Witam serdecznie. Mam mówić na temat, czy da się bez chemii udźwignąć gospodarstwo rolne. Otóż proszę Państwa, w Polsce mamy ponad 18 tysięcy gospodarstw ekologicznych, których chemii nie używają. A w Europie mamy ponad 186 tysięcy gospodarstw ekologicznych, które też chemii nie używają. Używają nawozy naturalne, organiczne. Jeżeli chodzi o to, czy bez chemii coś urośnie, to przede wszystkim najważniejszą rolę tu odgrywa płodozmian. Na czym to polega? Polega to na tym, że na danym polu dana roślina nie może być częściej siana czy sadzona jak raz na 5 lub 7 lat. I przede wszystkim musi być też w płodozmianie zastosowane rośliny, które są motylkowate, drobnonasienne i grubonasienne, które w sposób naturalny mają użyźnić, jakby pole ugorować i oczyścić z chorób i szkodników. Od 1978 roku prowadzimy wraz z mężem gospodarstwo rolne, a od 25 lat metodą ekologiczną. Mamy w granicach 25 hektarów i syn Aleksander z żoną Barbarą mają około 200 hektarów. I do tej pory na tych polach uprawiamy. Mam kwalifikowany materiał siewny orkisz, pszenicę orkisz. Syn jest jeden z największych producentów ziemniaka ekologicznego. Uprawiamy marchew, uprawiamy buraczki, cebulę i tak jak płodozmian pozwoli, to są to i warzywa, i zboża, i okopowe. Bez chemii na ziemi, bo ziemi nie idzie oszukać, jest roślina silniejsza. Nawet gdyby miała trochę chwastów, to te chwasty w początkowych fazach dla rośliny danej są lekarstwem. Później jest wiele po prostu maszyn, tak jak opyłacze, bronachwastownik, że w naturalny sposób bez chemii można niszczyć chwasty, a jeżeli chodzi o choroby i szkodniki, to jeszcze poza płodozmianem stosujemy sąsiedztwo roślin lubnych i nielubnych, że na przykład dla marchwi nielubna jest cebula i przykładowo w naszym przypadku, jak 10 hektarów zasiedliśmy marchwi, to po hektarze dwa siewniki cebuli. Cebula chroniła w sposób zapachowy od szkodników marchew i nawzajem. Jeżeli chodzi o ziemniaki, żeby nie było stonki, to trzeba mieć po prostu nie częściej, jak raz na 5 lat na danej polu ziemniaki, bo larwa żyje 3 lata i jeszcze trzeba mieć największy, najwyższy kwalitet sadzonka. I wtedy mamy zagwarantowane, że na polu jest jak w bajce. Jest taki mit u rolników konwencjonalnych, że się mówi, że jak się nie opryska i jak się nie nawozi, to nic na polu nie urośnie. To też jest nieprawda, bo na przykładzie 2 lata temu, 2 lat suchych, na przykładzie orkiszu ekologicznego na naszej plantacji, orkisz nie wypadł, tylko zachowywał się w suchym roku normalnie. A u rolników konwencjonalnych, którzy zastosowali środki ochrony roślin, którzy zastosowali sztuczne nawozy, plantacje przy roku suchym całkowicie wypadły.